Nie tylko ten kandydat, którego tam pan pewnie ma połownia. na H. Mhm. Cecha czy samocha to jest zawsze taki dylemat. Profesor Miodek dopuszcza jeden wyjątek. W pośpiechu na murze może być samocha. Natomiast w literaturze typu Fredro to już zawsze było cecha. A teraz o czym rozmawiamy? O samocha? E, tak, tak, panie Wojciechu. Chodzi o, o to, połownia. ta osoba słynie z tego że zasłynęła z takich wypowiedzi jak jeśli choć jedna osoba nie chce krzyża w szkole, należy je zdjąć. Też mówi otwarcie, że chce usunąć krzyże z Pałacu Prezydenckiego. Cały czas jest katolikiem. No, pan poczeka. Jeśli choć jedna osoba nie chce krzyża w szkole, to należy go zdjąć. Gdyby uznać to zdanie za logiczne i prawdziwe i bazowane na demokracji, to jeżeli choć jedna osoba w klasie chce krzyża, to trzeba go zawiesić. Bo w tym przypadku realizujemy wolę jednej osoby przeciwko całej reszcie. No to tutaj realizujemy wolę jednej osoby przeciwko innej całej reszcie. Jeżeli jedna osoba w demokracji przeciwko 30 innym decyduje o zdjęciu krzyża, to na równej zasadzie, na zasadzie równości demokratycznej, jedna osoba decyduje o zawieszeniu krzyża. Absurdalne. Też popiera no i związki partnerskie. Związki partnerskie in vitro. LBGT. No, wykluczył się dawno temu z kościoła katolickiego. No ale ma dużo poparcie wśród młodzieży, no taki wilk w skórze, można powiedzieć. No ale to, wie pan, to jest proste. Wśród młodzieży? Taki brzydal? To nie jego wina, proszę popargo... pana, ale facet ma tylko czoło. Mój znajomy w Indiach sobie go puścił na tym, na komórce, bo się interesuje Polską ogólnie, ale puścił bez dźwięku, no bo y, polskiego nie zna, po hindusku tłumaczeń nie ma, puścił go sobie. Na komórce te, tam chołownia coś nagrywa, co chwilę do komórki. Tak, tak. No, bierz... Nie cały ma raz. lustra, żeby się ogolić, musi do komórki gapić się. I ten mój znajomy powiedział, taki kieszonkowy Mussolini, jak patrzył na niego. On tam wywija tymi rękami, Mussolini był łysy cały, a chołownia tutaj mu ucina kamera końcówkę i takie się wydaje, wielka głowa. Moim zdaniem na sam wygląd przegra. A młodzieży się podoba, młodzież nie chodzi głową. Ojciec szóstag go poparł. To, to jest ojciec 6? Ojciec 6 to jest kapłan, który właśnie medialnie mocno się udziela. No i mhm. tutaj też jakby kapłan, który popiera kandydata, który z kolei no, jest za LBGT, za in vitro, Także no to księdzu, jest. księdzu nie wolno takich rzeczy robić, to biskup powinien szturnąć, wracając do początku rozmowy butem takiego księdza. No bo to no, wyszedłeś z kościoła, to wyjdź całkiem. Zdejmij sutannę i idź robić coś innego. No ale to jeszcze jeden ksiądz popierał hołownie. Kiedy chołownia pracował w TVN Religia, hmm. y, posługiwali się znakiem ryby, czyli Chrystusowym, a jednocześnie puszczali filmy o buddyzmie. I szefem tamtej stacji w TVN był ksiądz Towarzyszowa. Wszystko się zgadza. Nie bez powodu dodaję Towarzysz, bo działania tego księdza to nie były działania wyłącznie księdza katolickiego, ale jeszcze jakiegoś towarzysza antykatolickiego jednocześnie. Ojciec tak, to jest dominikanin, tak dość słusznie. No dobra, to Zakon Dominikanów musi sobie poradzić z tym zjawiskiem. Nie znam szczegółów. No i nie jest katolikiem od dawna. Może uważa się za katolika, natomiast no, no nie jest, no bo przez takie y, y, punkty programu wyborczego.